Widok świateł przed hotelem na zamku Tomyl sprawił, że Sara poczuła ulgę. Udało się dotrzeć bezpiecznie. Zaparkowała samochód wypożyczony z hotelu i pochylając głowę popędziła przez ścianę zacinającego śniegu do ciepłego hotelu. Udała się do swojego pokoju, żeby się przebrać, chociaż zastanawiała się, czy Hamish Macbeth da radę przybyć na randkę w taką pogodę. Uśmiechała się, zdejmując prostą, czarną, wełnianą suknię z wieszaka w szafie. Nie sądziła, że będzie się tak stroić. Myślą wróciła do drogi powrotnej z baru Szkot. Wspaniale było czuć się bezpieczną, wygodnym, ciepłym pokoju hotelowym, kiedy na zewnątrz szalała burza śnieżna. Punktualnie o 19:00 czekała przy biurku recepcji. Pan Johnson, menadżer, wyszedł z biura. – Zamierzacie zjeść tutaj kolację? – Tak mi się wydaje – odpowiedziała Sara. – Hamish miał się ze mną spotkać tu o 19:00, ale nie sądzę, żeby mu się to udało. Zawsze tu macie taką okropną pogodę? Dopiero w styczniu, a nawet wtedy zwykle najgorzej jest w środkowej Szkocji. My jesteśmy bliżej prądu zatokowego Goldstrom i to często zatrzymuje śnieg, ale co kilka lat przydarza nam się coś tak paskudnego. Drzwi do hotelu otworzyły się, do środka wszedł Hamish i stanął otrzepując ze śniegu ubranie. Miał przypięte rakiety śnieżne. Świetnie, powiedział wielce niezadowolony pan Johnson. Został na podłodze zaspą śnieżną. Dobrze to zrobi dywanowi. Hamish schylił się i odpiął rakietę. Miał na sobie jednoczęściowy kombinezon narciarski, zdjął go i zawiesił na wieszaku stojącym w kącie. Był ubrany w kraciastą koszulę i ciemnozielone sztruksy. Jeśli myślisz o zjedzeniu kolacji tutaj, Hamishu, zachęcał menadżer, to nie musisz przejmować się krawatem, nie w taki wieczór. Będziecie jedynymi gośćmi w jadalni. 10-osobowa grupa powinna już tu być, ale została więziona w Inverness przez złą pogodę. Masz rację. Hamish upchnął krawat w kieszeni. Masz ochotę na coś? Spytał Sara. Przytaknęła. Zjadłam tylko skromny lunch. Weszli razem do jadalni. Hamish rozejrzał się dookoła. To pomieszczenie pełniło funkcję jadalni również za czasów, kiedy zamek Tomyl był jeszcze domem rodzinnym, a nie hotelem. Pamiętał długie, mahoniowe stoły w jadalni, lśniące srebro i delikatną porcelanę. Orientalne chodniki zniknęły. Na podłogach leżał dywan, a w pomieszczeniu stały oddzielne stoły. Jenkins, dawniej kamerdyner Halburton Smythów, a teraz starszy kelner, podszedł do nich i wręczył im menu. Patrzył na nich z dezaprobatą. Nie znosił Hamisha. Jenkins był snobem. Nie zwracaj na niego uwagi, powiedział Hamish. Krzywi się tak, jakby coś śmierdziało mu pod nosem. Złożyli zamówienie, a potem spojrzeli na siebie. Hamisha znów uderzyło piękno Sarach, a Sarach pomyślała, że Hamish wygląda bardzo ujmująco, z rudymi włosami, trochę potarganymi. Jak sobie poradziłaś? Spytał Hamish, ciesząc się, że Jenkins przekazał ich zamówienie skromnej kelnerce. Nie dlatego, że bał się Jenkinsa, ale dlatego, że kamerdyner przypominał mu o szczęśliwych dniach, kiedy był tak bardzo zakochany w Priscilli. Cicho westnął. Nie chciał, żeby ten ból powrócił. Ludzie wciąż marzą o miłości, wyrażając to w piosenkach lub wierszach. Hamish uważał, że miłość powinna przychodzić wraz z rządowym ostrzeżeniem zdrowotnym. Miłość oznacza krótki okres kwitnącego uniesienia, po którym przychodzi pora na miesiące, lata ciężkiej agonii, troski rozdzierającej zazdrości. O czym myślisz? Spytała Sara. Hamish wziął się w garść. Myślałem o tym, co udało mi się dziś zrobić. Wciąż coś mi umyka. Opowiedział jej o Kaylee, braciach Smyla, a potem spytał. A jak tobie poszło? Sara dokładnie powtórzyła mu swoją rozmowę z panią McBean, kończąc słowami. Cieszę się, że stamtąd umknęłam, Hamishu. Atmosfera zaczynała być groźna. To bardzo interesujące. Z drugiej strony odniosłam wrażenie, że pani McBean jest zgorzkniałą i niezrównoważoną kobietą. Miałam wrażenie, że czmychnęła, gdy wspomniałam Gilchrista, jakby czego się obawiała. Kobiety potrafią opowiedzieć ci o swoim życiu osobistym, a potem gorzko żałują, że zostałeś jej słuchaczem. Może tak być. Nie zamówiłam żadnego wina, a ten skwaszony Jenkins nawet nie zaproponował nam karty win. Nie mam ochoty na wino, a ty? Spytała. Nie bardzo. Po tym przyprawiającym o ból głowy bimrze nie mam już ochoty na alkohol. Dowiedziałem się dziś o pewnej sprawie. Wydział kryminalny przeszukał dom Gilchrista, jego dokumenty, fotografie, książeczki oszczędnościowe i tym podobne. Bardzo chciałbym wiedzieć, co znaleźli. Spojrzał na nią pytająco. Sara zaśmiała się. Chcę, żebym zrobiła kolejne hakerskie podejście. Na Boga. Ale jak uda nam się obojgu dotrzeć na posterunek policji w taką pogodę? Priscilla ma komputer w swoim mieszkaniu na szczycie zamku. Czy pan Johnson nie pomyśli, że to trochę dziwne, jeśli poprosimy o klucz? Domyślam się, że drzwi są zamknięte, kiedy jej nie ma.
Mogłabyś powiedzieć, że prosiła cię, żebyś coś dla niej zrobiła. Wiem, jak zalogować się do jej komputera. Spróbuję. Wstała i rozejrzała się po sali. Zaczekaj tu, sama spyta menadżera. Po zaledwie kilku minutach wróciła i położyła klucz na stole. Jest bardzo ufny, stwierdziła Sara, siadając. Przecież mogłabym udawać przyjaciółkę Priscilla. Priscilla często dzwoni do hotelu, żeby upewnić się, czy wszystko idzie gładko. Właśnie. A co jeśli zadzwoni dziś wieczorem? Domyślam się, że jesteście przyjaciółmi. Po prostu powiem jej prawdę. Tak, masz rację. Hamish oparł się wygodnie i spojrzał na nią z namysłem. Był jej wdzięczny, głównie za jej pomoc, ale jeszcze bardziej za jej urodę i wdzięk, które sprawiły, że pozbył się smutnych myśli o nieobecnej Priscilli. Skąd możesz wiedzieć na pewno, że uda ci się i tym razem włamać do komputera policji? Spytał. Blair zapewnie zmienił hasło. Mogę tylko spróbować, uśmiechnęła się Sarah. Zawahała się, a potem zaproponowała. Pozwól mi postawić ci tę kolację. Jest bardzo kosztowna, a ty nie możesz zbyt wiele zarabiać jako wiejski policjant. To bardzo miłe z twojej strony, ale przerwał, kiedy podszedł do nich pan Johnson. Priscilla jest na linii, powiedział. Wydaje się, że pierwszy raz słyszę o tym, że będziecie w jej mieszkaniu szukać jakiegoś adresu. Hamish wstał. Wciąż przy telefonie? Tak. Hamish uśmiechnął się do Sary. Zamienił z nią słówko. Możesz porozmawiać z nią przez telefon w recepcji, oznajmił pan Johnson, idąc za nim i stając obok niego. Ty Hamish podniósł słuchawkę. Priscilla? Tak, Hamish, o co chodzi? Dlaczego potrzebujecie kluczy do mojego mieszkania? Hamish pochylił się nad telefonem tyłem do menadżera. Zapomniałaś o tym, kłamał. Prosiłaś, żebyśmy poszukali tego adresu dla ciebie. Zapadła cisza, a potem Priscilla powiedziała. Jak doskonale wiesz, o nic takiego nie prosiłam. Chcesz zapewne skorzystać z mego komputera w jakimś celu. Tak. Przecież masz komputer na posterunku policji. Tak, ale pogoda jest taka kiepska, że nie sądzę, by udało mi się wrócić na posterunek na noc. Znowu zapadła cisza. Gdzieś obok Priscilli odezwał się męski głos, rozleniwiony i rozbawiony. Będziesz wisieć na telefonie całą noc, kochanie? Serce Hamisza podskoczyło. No dobrze, powiedziała Priscilla. Ufam, Sarah, nawet jeśli nie ufam tobie, Hamiszu Macbethie. Najwyraźniej nie możesz mi o tym powiedzieć. Zadzwoń do mnie, gdy będziesz mógł. Na razie. Lepiej daj Johnsonowi z powrotem telefon. Powiem mu, że wszystko jest w porządku. Hamisz w milczeniu wręczył słuchawkę menadżerowi i powlókł się z powrotem do jadalni. O co chodzi, Hamiszu? Spytała niepewnie Sara. Wściekła się? Hamisz wysilił się na uśmiech, chociaż jego orzechowe oczy patrzyły ponuro. Nie, nie, powiedziała, że nie ma sprawy, ale prosiła, żeby do niej zadzwonić, kiedy Johnson nie będzie podsłuchiwał i opowiedzieć jej o tym wszystkim. Czy Priscilla pomagała ci w jakimś śledztwie? Tak, i to nawet w kilku, a niektóre były bardzo niebezpieczne. Musieliście być ze sobą bardzo blisko. Tak, można tak powiedzieć. Zapadła niezręczna cisza. Hamisz patrzył nieobecnym wzrokiem przed siebie. I to co? Zaszczebiotała radośnie Sara. Masz ochotę na kawę? Tak, poproszę. Pan Johnson znów do nich podszedł. Priscilla mówi, że wasza kolacja jest na koszt firmy. To bardzo miłe z jej strony, odparł Hamish. Wrócił do rozmyślania nad sprawą. Najbardziej niepokoi mnie to, że mam takie dziwne przeczucie, że zarówno włamanie, jak i morderstwo są w jakiś sposób ze sobą powiązane. Nie mam pojęcia, co mogłoby je łączyć, zastanawiała się Sara. Ja też nie, to tylko intuicja. Sara wychwyciła u Hamisza świszczący akcent ze szkockich gór. Zawsze wydawał się bardziej słyszalny, gdy Hamisz był zdenerwowany. Rozmowa z Priscillą musiała wytrącić go z równowagi. Oczywiście mogło to być po prostu to, że zruga go za próbę kłamstwa i dostania się do jej mieszkania. Jednak to nie tłumaczyłoby go, jego ponurego spojrzenia. Opowiedz mi jeszcze raz o tej destylarni, poprosiła. Kiedy będą mieli o to sprawę w sądzie? Nie będą mieli, powiedział Hamisz. Daj mi ostrzeżenie i określony czas, żeby ją zamknąć. Ale to, co oni robią, jest nielegalne. Czemu ich nie aresztować? Jest coś takiego w każdym mieszkańcu Szkockich Gór, że nie uważa on nielegalnej produkcji whisky za przestępstwo, wyjaśnił Hamisz. Na Hebrydach był nowy policjant, nie znał tutejszych zasad, więc aresztował dwóch mieszkańców i postawił im zarzut prowadzenia nielegalnej destylarni. Musiał uciekać na dach posterunku, bo mieszkańcy wzięli sprawę w swoje ręce. Są pewne rzeczy, na które policjant w Szkockich Górach musi przymknąć oko. Jeszcze dalej na południu potrafią być bardziej mściwy. Słyszałaś o KTOP, Królewskim Towarzystwie Ochrony Ptaków? Oczywiście, sama nawet byłam jego członkinią, ale się wypisałam. Dlaczego?
Pisali do mnie z prośbą o fundusze, podkreślali również, że mają zapędy, by stać się siłą polityczną. Nie chciałam być członkiną żadnej partii politycznej. No cóż, w Perthshire opiekunowie zwierząt naprawdę mają sporo ptaków drapieżnych, w tym orła przedniego. Ale widzisz, te drapieżne ptaki pod ochroną sieją spustoszenie wśród inwentarza młodych cietrzewi i bażantów. Opiekunowie zwierząt dostali karę w wysokości 2 500 funtów w sądzie w Perth za podłożenie 6 zatrutych kurzych jaj w środowisku naturalnym orła przedniego i innych ptaków drapieżnych. Po tym wydarzeniu posiadłości należące do KTOP zniszczono. Na jej terenie był narodowy zbiór tysięcy rzadkich i cennych okazów roślin sprowadzonych z Himalajów. Zostały oblane środkiem chwastobójczym, a na trawniku wyryto herbicydem litery KTOP, sięgające 9 stóp. Chociaż nic nie można było udowodnić, wierzono, że był to odwet powiązany ze skazaniem opiekunów zwierząt. Nie usprawiedliwiam tego, bo to był podły i wstrętny wandalizm. Wielu mieszkańców szkockich gór utrzymuje się z pracy w wielkich posiadłościach myśliwskich, gdzie indziej nie ma jej zbyt wiele. Bez wątpienia czuję się, że to inna część świata, powiedziała Sara. I to nie część przynależąca do Wysp Brytyjskich. Sutherland. Ktoś powiedział mi, że to na południe od Wikingów. Też tak sądzę, powiedział Hamish, który tak naprawdę nie wiedział zbyt wiele o historii Sutherland. Jeśli skończyłeś, Sara zaczęła wstawać, pobawmy się w kryminalnych. Hamish poprowadził ją na górę do mieszkania Priscilli. Z dziwnym uczuciem, mieszaniny winy i straty, przekręcił klucz w zamku, otworzył drzwi i zapalił światło. Wszystko w salonie było chłodne i uporządkowane. Sara podeszła prosto do komputera, który stał na biurku pod oknem. Usiadła i uruchomiła go. Proponuję, żebyś coś poczytał albo o czymś porozmyślał, rzuciła przez ramię. To może chwilę potrwać. Hamish wolno ruszył do półek z książkami i zaskoczony zdał sobie sprawę, że tak niewiele wie o swoim rodzimym hrabstwie. Wyciągnął księgę Sutherland, wydaną przez Donalda O'Manda i zaczął ją studiować. Sutherland, jak przeczytał, jest przepastnym obszarem obmywany falami mincz na zachodzie, gdzie legendarni błękitni ludzie pływali po Atlantyku, starając się doprowadzić nieostrożnych żeglarzy do zguby oraz przez zimne morze północne, gdzie starzy wikingowie wodowali swoje drakary. Na północnym wschodzie, otoczony przez żyzne ziemie Caithness, na południowym wschodzie przez wody Moray Firth. Zaś na południu Sutherland stopniowo zamieniało się w piękny Ross. Ziemie te zamieszkane są przez mieszaninę Celtów, Szkotów, Piktów oraz Wikingów. Od czasów czystek mieszkańcy nizin musieli wyruszyć na wędrówkę w poszukiwaniu owiec. Specyfika tych pięknych, surowych gór, mgła unosząca się nisko nad ziemią, ciemne jeziora i stawy górskie, ponure wrzosowiska i piętrzące się skały, kształtowały psychikę wędrowców. Wyostrzały ich strach przed nieznanym, mnożyły zabobony. Krajobraz wciąż oddziaływuje na wyobraźnię, pomyślał Hamish, odrywając wzrok od książki. Ludzie zjeżdżają tu z miast i zaczynają wierzyć w duchy i wróżki, nawet jeśli nie zatrzymują się tu na długo. Sara poruszyła się i westchnęła. Jeszcze nic? Spytał Hamish. Jeszcze nie, potrzebuję więcej czasu. Hamish zaczął czytać o koniach morskich. Ze wszystkich nadprzyrodzonych stworzeń pojawiających się na stronach dotyczących folkloru, żadnego nie obawiano się tak jak konia morskiego, czyli po galicku Ichuzik. Sam pamiętam z dzieciństwa, że nie wolno nam było zbliżać się do określonych jezior, które były mroczne i niebezpieczne, ponieważ mówiono, że są nawiedzane przez konie morskie. W szkockich górach, obmywanych falami wzburzonych mórz, krótkich i rwących rzekach i głębokich, ciemnych jeziorach najbardziej obawiano się siły wody i uważano ją za złośliwą. Złośliwość często przybierała formę konia, który mógł zmienić się w postać przystojnego młodego mężczyzny lub nawet staruszki. Koń morski czasem był nazywany kelpi. Zmieniał się siłą woli w inną postać, by zwabić swoje ofiary ku śmierci. Włamałam się. Dostaliśmy się. Krzyknęła Sara. Hamish podszedł do niej. Nowe hasło Blaira? Przytaknęła. Jak brzmi? Łajno. Pomyślałam, że to może być gówno, ale w Szkocji ludzie często używają starej formy i mówią łajno. Wstrętny dupek. Przenieś krzesło i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć raport dotyczący dobytku Gilchrista. Hamish posłusznie przyniął krzesło z twardym oparciem, postawił je obok i usiadł. Przeglądała pospiesznie kolejne strony raportu, aż w końcu powiedziała – no to zaczynamy. Z przejęciem przeczytali opis wyposażenia domu dentysty.
Nie zostawił testamentu i policja wciąż szuka jakiegoś żyjącego krewnego. Nie było dowodu na to, że miał żonę przed Jenny z Inverness. W ogóle nie było żadnej fotografii. To dziwne, pomyślał Hamish. W salonie był bar wyposażony w najlepsze whisky słodowe. Ubrania były opisane jako szyte na miarę i kosztowne. Były tam jedwabne koszule, ręcznie szyte buty. Jeździł BMW, który miał zaledwie kilka miesięcy. Najwyraźniej zarabiał kupę pieniędzy, wymamrotał Hamish. Ale nie mieć żadnych zdjęć? Był paszport, świadectwo urodzenia, świadectwa szkolne, dyplom uniwersytetu i dentystycznej szkoły podyplomowej. Ale żadnych osobistych pamiątek, takich jak wakacyjne zdjęcia. Nie było nawet fotografii ślubnej. Cholera, to niewiele daje. Szkoda, że nie mogą zobaczyć tego miejsca. Na zewnątrz stoi policjant na warcie. Może po prostu pójdziesz pogadać z nimi i spytasz, czy mógłbyś się rozejrzeć po mieszkaniu. Mógłbym spróbować. O ile drogi będą rano przejezdne. I dasz radę wrócić do domu? Hamish podszedł do okna i wyjrzał przez nie. W światłach hotelu zobaczył białą ścianę śniegu. Chyba będę musiał zostać tu na noc, powiedział powoli. Spojrzała na niego. Ich wzrok się spotkał. Niespodziewanie atmosfera przepełniła się seksualnym napięciem. Zrobił pół kroku w jej stronę, a wtedy drzwi otworzyły się i do środka wszedł pan Johnson. Pogoda jest okropna, Hamishu, zakomunikował. Przygotowałem dla ciebie pokój na dole, przy biurze, żebyś mógł przenocować. Właściwie, jeśli już tu skończyliście, to zabiorę cię na dół. No, nie wiem, powiedział Hamish, ociągając się. Spojrzał z nadzieją na Sarah, ale ona już wyłączyła komputer. Atmosfera seksualnego podniecenia zniknęła. Nie czuł nawet dreszczyku. Tak naprawdę to jestem już zmęczona, uśmiechnęła się. Zobaczymy się rano, Hamishu. Oto historia mojego życia, dymamrotał Hamish, kiedy schodził za menadżerem po schodach. Co? Spytał pan Johnson. Nic, bąknął Hamish. Zupełnie nic. Obudził się rano w środku białej głuszy. Przeznaczony dla niego pokój był jednym z przydzielanych hotelowej służbie. Składał się z wąskiego łóżka, szafy, krzesła i niczego poza tym nie było, nawet umywalki. Stał i podszedł do okna. Pokój był na parterze. Wyjrzał wprost na ścianę bieli. To było wszystko, co zdołał zobaczyć. Ogromna zaspa zasłaniała widok. Zdjął swoją bieliznę z grzejnika. Wyprał ją wieczorem i zostawił do wyschnięcia. Zawinął się w narzutę na łóżko, żeby zakryć nagość i udał się w kierunku podłużnej łazienki przeznaczonej dla pracowników. Wziął ciepły prysznic. Gdy był już całkowicie ubrany, usłyszał szuranie szufli na dziedzińcu przed hotelem. Pracownicy zatrudnieni do utrzymania obejścia zaczęli kopać ścieżki wokół hotelu, by oswobodzić zasypane śniegiem samochody. Z oddali dobiegł ryk silników pługów śnieżnych. Czuć było również zapach smażonego bekonu. Hamish poszedł do jadalni, gdzie ujrzał Sarah jedzącą tost z marmoladą. Nagle zawstydził się na jej widok, ale ona uśmiechnęła się do niego przyjaźnie, pytając. Jak my się stąd dziś wydostaniemy? My, Szeroku? Usiadł naprzeciwko niej. Pomyślałam, że może gdybyśmy poszli do domu Gilchrista, moglibyśmy we dwoje rzucić czar na tego policjanta na warcie. Może udałoby się nam przemknąć obok niego. Ale czy damy radę wydostać się stąd? Hamish wyjrzał przez wysokie okna jadalni. Śnieg przestał padać, a tutaj sprawniej odśnieża się drogi niż w mieście. Gdy tylko śniegu będzie trochę mniej, uda nam się wyjść. Po śniadaniu wezmę rakiety śnieżne, wrócę na posterunek i przyprowadzę Land Rovera. Zabierz mnie ze sobą. To wbrew policyjnemu regulaminowi, ale zawsze mogę powiedzieć, że utknęłaś, a ja cię podwoziłem. Zastanawiam się, czy mogę cię prosić o przysługę. No, dawaj. Mogłabyś jeszcze raz usiąść do komputera i sprawdzić, czy jest coś na temat kont bankowych Gilchrista. Mogłabym, ale od razu ci powiem, że nie było wzmianki o jego finansach. Niezadowolony uderzył pięścią w stół. Wciąż to samo, narzekał. Nie mogę tego zobaczyć w całej perspektywie, bo jestem tylko wiejskim gliną. Mógłbyś to zmienić. O, to oznaczałoby zamieszkanie w Strainbane, a tego bym nie zniósł. Markotny Hamish znów popadł w milczenie. Podeszła do nich kelnerka. Może jeszcze jedną kawę? Oboje odmówili. Kelnerka zwróciła się do Hamisha. Pani Macbeth, dzwoni pan Angus MacDonald. Mówi, żeby nie zapomniał pan o łososiu. Skąd wiedział, że tu jestem? Pan MacDonald zawsze wie wszystko. Kto to jest pan MacDonald? Spytała Sara. To miejscowy jasnowidz. Utrzymuje, że ma dar przepowiadania przyszłości. Naprawdę to potrafi. Myślę, że jest bardzo sprytnym starym plotkarzem. O co więc chodzi z tym łososiem? Chciał łososia złowionego w rzece, ale spójrz tylko na pogodę. Kupiłem mu jednego w sklepie rybnym, a ta stara bestia połapała się, że to był łosoś hodowlany. Teraz grozi mi różnego rodzaju nieszczęściami, jeśli nie przyniosą mu właściwej ryby.
Sara spojrzała na niego z zaciekawieniem. Skąd wiedział, że to był łosoś hodowlany? Pomachał nad nim swoim cholernym kryształem, ale myślę, że to jeden z jego plotkarzy z Brejki zatelefonował do niego. Sara wyjrzała na białe pustkowie rozciągające się na zewnątrz. Na pewno nie uda ci się złapać nic w taką pogodę. No cóż, najpierw założę moje rakiety śnieżne i zobaczę, czy uda mi się wrócić na posterunek policji. Kiedy Hamisz wyszedł, kilka traktorów z przyczepionymi pługami śnieżnymi odśnieżało wjazd do hotelu i nawet wąska droga przed nim zdążyła już zostać odśnieżona i posypana solą. Niebo było stalowo szare, ale najważniejsze, że już nie padał śnieg. Brnął przez zaspy do Lochdziub, wokół rozpościerał się biały, lodowaty krajobraz. Wszystko zamarło, panowała kompletna cisza. Nie śpiewał żaden ptaszek, żaden myszołów nie szybował po zimnym niebie. Szczyty bliźniaczych gór ponad Lochdziub spowiła mgła. Na szczęście nie było wiatru, który zmieniłby leżący śnieg w kolejną szalejącą burzę śnieżną. Hamisz sprawdził, co u jego owiec i nasypał im zimowej paszy. Potem wyciągnął łopatę do śniegu, oczyścił krótki podjazd z boku posterunku tak, żeby mógł wyjechać Land Roverem. Napełnił termos kawą z mnóstwem mleka i cukru, zapakował go do Land Rovera i wyruszył do hotelu na zamku Tomel. Cieszyło go towarzystwo Sarah. Mam nadzieję, że droga będzie odśnieżona, aż do Brejki, powiedział. Jechali wzdłuż morza wijącą się jednopasmową drogą. Sarah patrzyła ze zdumieniem na furię szarozielonego Atlantyku. Fale o wysokości domów rozbijały się kamienistą plażą. Zatrzymaj się na chwilę, poprosiła. Przez chwilę podziwiała wzburzone morze. Jest taki spokój na lądzie, zdumiała się, a morze jest takie rozszalałe. Stąd aż do Ameryki, odparł Hamisz. Zawsze jest takie gwałtowne? Nie, czasem w lecie powierzchnia jest gładka jak tafla szkła, ale pamiętaj, panuje tu zdradliwy klimat. Zwolnił sprzęgło i powoli ruszył. Była tak niska temperatura, że pomimo soli na drodze wyczuwał lód pod kołami. – Gdzie mieszka Gilchrist? – spytała Sarah. – Na końcu miasta, przy Culloden Road. Jesteśmy na miejscu. Zatrzymał samochód i rozejrzał się. – Tutaj staniemy. Droga była zasypana śniegiem. – Lepiej będzie, jak tu zostaniesz, Sarah, a ja pójdę dalej pieszo. – Dam sobie radę. Śnieg jest bardzo zamarznięty i sypki. Nie przemoczą butów. Zaczęli schodzić. Hamisz szedł przodem, torując sobie drogę przez zaspy. Nikt nie stał na warcie przed domem Gilchrista. Trafnie zgadł, że drogi wokół Strainbane wciąż będą zablokowane. Im dalej od miasta, tym lepiej działały służby odśnieżające. Była to wiktoriańska willa, jedna z tych, które tak często stały przy drogach w szkockich miasteczkach. Już królowa Wiktoria sprawiała, że szkockie góry były w modzie. Każdy próbował naśladować jej styl, więc pojawiały się willo przy dziwnych nazwach, takie jak Góra Przyjemności, Sosna czy Jodła i Wawrzyn. Dom Gilchrista nazywał się Dom Culloden, co sugerowało bez wątpienia wiejski dworek nawet komuś, kto nie widział willi, lecz jedynie znał jej adres koperty. Hamisz torował drogę przez śnieg do krótkiego podjazdu. – Co teraz zrobimy? – spytał sam siebie. – Chodźmy dookoła na tyły, pana Glasara. Może być otwarte. Obeszli dom, który był z jednej strony osłonięty od zamieci śnieżnej niskim żywopłotem, więc ścieżka była stosunkowo łatwa do pokonania. Hamisz szarpnął tylne drzwi. Oczywiście są zamknięte i zaplombowane, skarżył się. I można nas zobaczyć z pobliskich domów. Mógłbyś powiedzieć, że prowadziłeś dochodzenie w sprawie włamania, powiedziała Sarah. Spojrzał na nią i nagle się uśmiechnął. Rzeczywiście, rzucił beztrosko. Wyjął krótką pałkę policyjną z kieszeni płaszcza i jednym szybkim ruchem zbił szybę w tylnych drzwiach. Sięgnął do środka i otworzył zamek. Jest więc włamanie, powiedział Hamisz, a ja prowadzę dochodzenie w tej sprawie. Od frontu dom zasłaniają drzewa, krzewy i wysoki płot. Nikt nas nie zobaczy, a dźwięk szyby to tylko my, gdy zbieraliśmy kawałki szkła. Weszli do domu i znaleźli się w nowoczesnej kuchni. Powietrze było bardzo chłodne i stęchłe. Chodźmy najpierw do salonu. Hamisz wszedł do salonu i stanął, rozglądając się wokół. Pod stopami leżała droga biała wykładzina. Komplet mebli, składający się z kanapie, dwóch foteli obitych białą skórą, wyglądał na zamarznięty w swojej lodowato-nieskazitelnej nowości, tak jak śnieg na zewnątrz. Znajdował się tam stolik do kawy ze starymi monetami wtopionymi w powierzchnię blatu. W segmencie przy ścianie stało stereo, telewizor, kilka książek i kolekcja kaset wideo. Kiepski obraz olejny przedstawiający krajobraz szkockich gór wisiał nad kominkiem, który zastąpiono teraz paleniskiem na prąd ze sztucznymi kłodami drewna. Pod oknem stało biurko.
Hamisz zdjął grube, skórzane rękawiczki, nałożył cienkie ze sztucznego tworzywa, które zawsze nosił w kieszeni na wszelki wypadek. Nie dotykaj niczego bez rękawiczek, nakazał Sarah. Delikatnie otwierał szufladę biurka. Były tam różne listy i rachunki. Listy pochodziły od mało interesujących adresatów, takich jak na przykład miejscowy klub Rotary czy dostawcy leków. Hamisz wciąż szukał, uważnie odkładając wszystko na miejsce. To dziwne, wymamrotał. Żadnych książeczek bankowych, żadnych wyciągów, żadnych historii kart kredytowych. Spróbujmy w sypialni, szepnęła Sara. Czasami ludzie trzymają tego typu rzeczy w szufladzie obok łóżka albo w walizce pod łóżkiem. Weszli po cichu na górę. Jedna sypialnia okazała się być pusta. W drugiej stało ogromne dwuosobowe łóżko, przykryte błyszczącą zieloną narzutą z jedwabiu, choć sypialnia wyglądała na nieużywaną. Hamisz otworzył szafę. Tak, wisiały w niej garnitury i koszule wyszczególnione w raporcie. Zwrócił uwagę na stolik nocny. Otworzył szufladkę. Znajdowała się w niej Biblia Gedeonitów, a pod nią leżało kilka pornograficznych magazynów oraz zamknięte opakowanie prezerwatyw o smaku jeżynowym. Muszą gdzieś tu być. Zobaczę, czy jest tu jakiś schowek na pudła lub coś w tym rodzaju, powiedział Hamisz. Pośpiesz się, ponagliła go Sara. Jeśli któryś z sąsiadów słyszał dźwięki wybijanej szyby, wkrótce będziemy mieli kłopoty. Hamisz wrócił na małe, niskie półpiętro. Były tam dwie pary drzwi, których jeszcze nie otwierał. Jedne prowadziły do łazienki, drugie do kolejnej łazienki. Podrapał się po swoich ogniście rudych włosach. Czy w takim domu nie powinno być piwnicy? Spytała za niego Sara. Tak, chodźmy sprawdzić. Jednak wyciągów z kąta i tym podobnych rzeczy raczej nie przechowywano by w piwnicy. Wrócili do kuchni, a potem na korytarz. Pod schodami znaleźli niskie drzwi. Hamisz je uchylił. Wąska drewniana klatka schodowa prowadziła w dół. Zaczął schodzić, a za nim podążała Sara. Detektywi z jakiegoś powodu nie wpadli na to, żeby umieścić w raporcie, że w piwnicy znajdowała się dobrze wyposażona siłownia, pełna kosztownych sprzętów do podnoszenia ciężarów i innych ćwiczeń. A co ważniejsze, w kącie stało staromodne biurko z rozsuwanym blatem. Hamisz ruszył prosto do niego. W końcu to znaleźliśmy, rozchmurzył się. Konta, wyciągi z kart kredytowych, książeczki bankowe. Usiadł przy biurku. Sarah czekała niecierpliwie, w każdej chwili spodziewała się usłyszeć syrenę wozu policyjnego. Jest jeszcze jedna rzecz, powiedział Hamisz po chwili. Ten człowiek miał długi i nie można było tych długów ściągnąć. Ma debet sięgający 55 tysięcy funtów w banku National Highland oraz debet 25 tysięcy w Tate General. Jego rachunki z karty kredytowej Visa Access są wysokie. Spiszę tylko, do których restauracji chodził. Zadzwonimy tam i sprawdzimy, z kim się zabawiał. No. Niezbyt był z niego rozrzutnik. Hamiszu, błagała Sara, jeśli znalazłeś to, co chciałeś, to zmywajmy się stąd. Tak, lepiej już stąd chodźmy. Ale powinienem wezwać szklarza, żeby naprawił szybę w drzwiach. Wezwanie szklarza bez wcześniejszego powiadomienia policji oznacza, że przyznajesz się do włamania. Człowiek, którego zamierzam o to poprosić, nic nie wygada. A jeśli go złapią, może powiedzieć, że włamałem się, ponieważ widziałem, że ktoś kręci się w środku. Sarah ucieszyła się, kiedy w końcu wyszli z domu i brnęli przez śnieg z powrotem do Land Rovera. Hamisz odjechał i zatrzymał się przy wiejskim domu na obrzeżach. Zaczekaj tu, a ja powiem szklarzowi, co ma zrobić. Zostawiam silnik i ogrzewanie na chodzie. Po jakimś czasie znów do niej dołączył. Naprawi to. Mówi, że w radiu ogłosili, że drogi wokół Strain Bay wciąż są zablokowane, więc powinniśmy mieć mnóstwo czasu. Co teraz? Maggie Bain, jak sądzę. To znaczy, jeśli jeszcze jej nie aresztowano. Maggie Bain otworzyła im drzwi niechętnie. Miała na sobie czarny sweter i spódnicę. Jej twarz była spuchnięta od płaczu. Hamisz rozważał, czy zostawić Sarah w Land Roverze. W końcu postanowił zabrać ją ze sobą. Jeśli Maggie nie zgodzi się na jej obecność, poprosi Sarah, żeby zaczekała na zewnątrz. Właśnie tędy przejeżdżałem, powiedział Hamisz z lekkim, przyjemnym akcentem ze szkockich gór. I zastanawiałem się, jak sobie radzisz. To nie do końca wizyta policji, bardziej przyjacielskie odwiedziny. Wejdźcie. Zaprowadziła ich do sterylnego salonu. Usiądźcie, zaprosiła znużona. Sarah przyglądała się urodziwej twarzy Maggie. Na Boga, jak taka ładna dziewczyna mogła wdać się w romans z dentystą w średnim wieku z ponurego miasteczka w szkockich górach? Ciężko było w komendzie głównej? Spytał Hamisz. Było okropnie. Ten brutem Blake krzyczał i wrzeszczał na mnie. Próbowałam powiedzieć mu, że starałam się chronić moją reputację. To nie Glasgow ani Londyn, to sam środek szkockich gór.
Jeśli cię to za bardzo nie zmęczy, to czy mogłabyś powiedzieć mi, co cię pociągało, co cię w nim urzekło? Hamisz pochylił się, wyglądając na wzór współczucia. On był czarujący. Dentysta w średnim wieku? Nie znałeś go, zaczęła. Poznałam go w St. Andrews. Właśnie kończyłam studia, zdałam egzaminy końcowe. Ja nie jestem za dobra w nawiązywaniu kontaktów. Poszłam do baru, żeby napić się drinka. On stał przy barze i wdaliśmy się w rozmowę. Nagle powiedział, lecę jutro do Paryża, leć ze mną, załatwię ci bilet na samolot. Nie wiem, jak to się stało, ale z miejsca się zgodziłam i było wspaniale. Zatrzymaliśmy się w hotelu George. Spacerowaliśmy nad brzeżem i zaglądaliśmy do księgarni. Nalegał, żeby kupić mi w galerii Lafayette kapelusz pokryty sztucznymi kwiatami, chociaż zapewniałam go, że nikt już nigdy ich nie nosił. Wydałam lekko stłumiony szloch. Wciąż mam ten kapelusz. Zapadła cisza. Na zewnątrz zamarznięta gałąź drzewa monotonnie stukała w okno. Dlaczego się rozstaliście? Pojechaliśmy na wakacje do Prowansji, do ECT i dalej wzdłuż nabrzeża. Padało codziennie. Chmury wisiały tak nisko, że wydawało się leżeć na morzu. Zatrzymaliśmy się w jakimś starym zamku, w którym urządzono hotel. Był bardzo kosztowny, ale dach przeciekał i wszystko pachniało wilgocią. On był poirytowany i rozdrażniony, no i zaczęły się kłótnie. Mieliśmy być na wakacjach 3 tygodnie, ale niespodziewanie skrócił pobyt o cały tydzień. Płakałam i płakałam, ale on nie chciał mnie słuchać. Hamisz wziął głęboki oddech. Nie przyszło ci do głowy, dziewczyno, sugerował delikatnie, że pan Gilchrist mógł martwić się o pieniądze. Jej zdumienie wydawało się niekłamane. Ale przecież bardzo dobrze zarabiał jako dentysta. Zawsze miał najnowszy wóz, jadał w najlepszych restauracjach. Czy była jakaś inna kobieta? Sądzę, że tak. Zaczęłam go śledzić. O, to było takie głupie. Od razu się zorientował i powiedział, że jeśli nie da mu przestrzeni, to będzie musiał się mnie pozbyć. Często jeździł do Inverness. Jestem pewna, że miał tam kogoś. Jeśli jeszcze coś ci się przypomni, poprosił Hamisz, po prostu do mnie zadzwoń. Przyjadę od razu. Maggie żałośnie pociągnęła nosem. Jesteś bardzo uprzejmy, nie tak jak ten okropny policjant ze Strand Bay. Czy dziennikarze ci się naprzykrzają? Tak, ale ta pogoda ich odstrasza, a poza tym wydają się tracić zainteresowanie. Czy pan Gilchrist miał jakiś przyjaciół? Nie. Przez jakiś czas byłam tylko ja. Żaden z nas nie miał tu przyjaciół. Potrzebowaliśmy tylko siebie. A rodzina? To znaczy, z tego co wiem, to nie zgłosił się żaden jego krewny. Twierdził, że jego rodzice zmarli, kiedy był jeszcze dzieckiem. To dziwne. Można się było spodziewać, że pojawi się jakiś kuzyn. Zdjęcia ślubne, pomyślał Hamisz. Jenny Gilchrist będzie miała zdjęcia ze ślubu. Musi się z nią zobaczyć. Wstał i pożegnał się. Był wdzięczny, że Maggie nie skomentowała obecności Sarah. Kiedy siedzieli już w Land Rowerze, powiedział: podrzucę cię z powrotem do hotelu i pojadę do Inverness. Chcę jeszcze raz porozmawiać z żoną, z byłą żoną Gilchrista. Zabierz mnie ze sobą, poprosiła Sarah. Nie mam nic innego do roboty. Hamisz spojrzał na stalowo szare niebo. Zrywa się wiatr, ostrzegał. To może być podróż mrożąca krew w żyłach. Niech więc zmrozi krew w żyłach nam obojgu. Hamisz uśmiechnął się do niej. Zatem do Inverness.